wakacje tuż, tuż, a jurajskie gminy pracują, by inni mogli odpoczywać. Podobnie jak Regionalny Fundusz Gospodarczy, który nad Porajskim Zalewem stworzył jurajską przystań. W Kronice Jurajskiej zajrzymy do Poczesnej, Koziegów, Mstowa i Kłomnic. To gminy, które idą z duchem czasu, a gdy patrzą wstecz, to tylko po to, by czerpać siłę z polskiej tradycji. Jurajska przystań już działa. Skąd pomysł na taki ośrodek? Otóż ośrodek w tym miejscu istniał od lat 70. To jest dawny ośrodek Huty Częstochowa, który spółka Regionalny Fundusz Gospodarczy odziedziczyła w spadku, można powiedzieć, bo my jesteśmy następcą prawnym Huty Częstochowa. Obecny zarząd Regionalnego Funduszu Gospodarczego, w którego składzie ja również się znajduję, 2 lata temu zastał tutaj obraz nędzy i rozpaczy. Niestety wyglądało to kiepsko. Było tutaj 12 takich letnich domków typu burda z lat 70. nieremontowanych. No, kiedy to zobaczyliśmy, to doszliśmy do wniosku, że albo trzeba ten ośrodek po prostu gruntownie zmodernizować, wyremontować, no albo dać sobie spokój po prostu z tego typu działalnością, bo przynosiłaby po prostu spółce tak naprawdę wstyd. Inwestycje rozpoczęliśmy w zeszłym roku, trwała około 12 miesięcy. Koszt całkowity z wyposażeniem to jest 3,5 miliona złotych. No i w efekcie otrzymaliśmy 8 domków całorocznych, ogrzewanych, także można do nas przyjechać nie tylko w sezonie, ale także w listopadzie, na przykład jeśli ktoś lubi łowić ryby jesienią. Oprócz tego mamy odremontowany, gruntownie zmodernizowany budynek kawiarni, w którym również znajdują się pokoje hotelowe, pokoje gościnne. Jeszcze dodatkowo zmodernizowaliśmy drugi budynek, w którym obecnie mieści się sala taka restauracyjno-konferencyjna, można tu robić imprezy okolicznościowe. To będzie taki ośrodek dla, myślę, każdej grupy wiekowej, dla rodzin z dziećmi, także dla tych osób starszych, które też szukają nowego, ciekawego miejsca do wypoczynku. No nie zamykamy się na żadną grupę wiekową. Przyznam szczerze, że ja osobiście byłbym bardzo zadowolony, gdyby przyjeżdżali do nas ludzie nie tylko z okolic Częstochowy, ale także z aglomeracji śląskiej, bo wiem, że Pora i okolice są takim miejscem bardzo lubianym przez Ślązaków. Sporo ludzi tutaj posiada działki rekreacyjne. No i liczymy również na turystów z całej Polski, bo to miejsce ma w sobie duży potencjał. Jesteśmy na Jurze Krakowsko-Częstochowskiej. Pora i okolice to taka brama do Jury, więc właściwie blisko stąd do zamków w Mirowie, w Bobolicach, w Olsztynie, do wielu różnych innych ciekawych miejsc. I stąd myślę, że ten ośrodek jest takim miejscem, jakiego tu w okolicy nie było. Tutaj poza domkami, poza salą konferencyjną są też sprzęty wodne, z których tak, można korzystać. Są również sprzęty wodne, tak, są rowerki wodne, są kajaki, mamy 2 łódki takie motorowe w tej chwili, które można sobie również wynająć. No, zalew daje ogromne możliwości, można wędkować, można po prostu sobie odpoczywać tutaj na łonie natury. Jest tutaj, każda pora dnia pokazuje zalew tak naprawdę od innej strony, z innej perspektywy. Dużo ptactwa dzikiego przypływa, prawda? Także no, jest to magiczne miejsce. Można odpocząć, zjeść, popływać. Można odpocząć, można zjeść, można popływać, można skorzystać sobie z naszych bali tak samo, więc można troszkę też tak naprawdę zresetować się. Mina Mstów w ten sezon wakacyjny wkracza z kolejną ukończoną inwestycją, ścieżką. Tak, zdecydowanie. Udało nam się wykonać ścieżkę pieszo-rowerową
w rejonie Sanktuarium Przeprośnej Górki. Jest to, przypomnę, inwestycja wspólnie z miastem Częstochową, to znaczy miasto wykonało swoją część ścieżki już 2 lata temu, natomiast my wtedy, podpisując list intencyjny, zobowiązaliśmy się, że wykonamy również swój odcinek ścieżki, także przyszedł wreszcie czas na jej zakończenie. No myślę, że otwieramy tutaj bardzo ciekawy zakątek Jury krakowsko-częstochowskiej, okolic Mstowa, okolic Częstochowy. Otwieramy dla turystów i rowerowych, i pieszych. Myślę, że te walory tak naprawdę nie były nawet naszym mieszkańcom do końca znane. Także myślę, że teraz mają okazję zarówno czy pieszo, czy właśnie rowerem zobaczyć naprawdę piękne krajobrazy. A przy okazji jest to też odcinek bardzo ważny dla pielgrzymów, którzy co roku podążają w liczbie dziesiątek, setek tysięcy na Jasną Górę do Częstochowy i właśnie tędy przechodzą. Także myślę, że będą mieli po prostu wygodniej się poruszać. Jest nowa ścieżka, ale został zachowany jeden odcinek ekstremalny. Jest zachowany odcinek ekstremalny, właśnie bliżej Częstochowy. To jest gratka dla rowerzystów, którzy no, też dość licznie z tego odcinka korzystają. Myślę, że ciekawostka, bo wcale nie jest łatwo tutaj przejechać tym odcinkiem. Co dzięki tej ścieżce będzie można zobaczyć? Mieszkańcy Częstochowy będą mogli dzięki tej ścieżce zobaczyć nasze atrakcje, a po drodze jest już sporo, zanim się jeszcze do Mstowa dojedzie. Sanktuarium na Przeprośnej Górce, sanktuarium Ojca Pio, które jest bardzo chętnie odwiedzane. Do tej pory no, ciężko było rowerem dojechać, teraz już będzie można to w wygodny sposób zrobić. Po drodze mamy miejscowość Jaskrów, a tam bardzo piękne miejsce, gdzie można na co dzień zobaczyć kajakarzy, bo jest tam przystań kajakowa przy samym moście, a później już taką spokojną drogą, ulicą Starowiejską i później drogą równoległą do drogi wojewódzkiej będzie można dojechać do samego Mstowa. No a tam szereg atrakcji czeka na wszystkich tych, którzy przyjadą, że można naprawdę w bardzo ciekawy sposób wypocząć, po drodze skorzystać ze źródlanej wody przy Skale Miłości, która ma podobno wspaniałe właściwości lecznicze i odmładzające. Czyli Mstów można zwiedzać samochodem, pieszo, rowerem i kajakiem? Tak, rzeczywiście na różne sposoby. Każda z nich ma swoje atrakcje. Zależy nam, żeby mieszkańcy Częstochowy dotarli bezpiecznie tutaj i żeby mogli te atrakcje nasze odwiedzić, więc to jest dla nas bardzo ważna inwestycja. Olimpiada to przykład działalności warsztatów terapii zajęciowej w Koziegłowach. Tak, po raz trzeci w tym roku organizujemy pod patronatem pana burmistrza Jacka Ślęczki, burmistrza gminy i miasta Koziegłowy, trzecią olimpiadę dla osób niepełnosprawnych. Jest to jedno z działań, które organizujemy co roku. Przybywają do nas uczestnicy z warsztatów terapii zajęciowej zaprzyjaźnionych Dankowic II, Katowic, Łaz. Przybywają uczestnicy ze środowiskowych domów samopomocy. No i indywidualne osoby również mogą się zakwalifikować do tego rodzaju inicjatywy i wziąć w niej udział. Również organizujemy jako działanie towarzyszące Dzień Kariery, Trampolina do Sukcesu. Jest to inicjatywa w ramach projektu Centrum Integracji Społecznej Skrzydła Powiatu. W tym projekcie gmina Koziegłowy jest partnerem projektu i mogliśmy takie przedsięwzięcie zorganizować dla uczestników CIS-u w celu zapoznania ich z ofertami rynku pracy w powiecie myszkowskim oraz zapoznania z możliwościami podjęcia zatrudnienia na terenie miasta i gminy Koziegłowy. Nie są osoby, które należą do warsztatów terapii zajęciowej? Są to osoby niepełnosprawne, zamieszkujące powiat myszkowski. Mamy takich osób 34 w tej chwili w warsztacie terapii zajęciowej. No i z nimi działamy. Co daje tym ludziom takie warsztaty, takie zajęcia, taka olimpiada? Taka olimpiada, takie warsztaty to bycie z drugim człowiekiem, to poznawanie swoich możliwości, radość z tego, że mogę osiągać w życiu kolejne sukcesy i iść do przodu. Warsztaty terapii zajęciowej w Koziegłowach to nie nowość, ale budynek wygląda jak nowy. Tak, rzeczywiście jest świeżo po termomodernizacji, przeszedł kompleksową przemianę, także bardzo się cieszymy, że mamy taki rzeczywiście nowoczesny budynek. Co w środku? Na razie pusto, czekamy na nowe meble, przenosimy się od września, także zapraszamy we wrześniu.
Jakie zajęcia są tu prowadzone? Mamy obecnie 34 uczestników zgromadzonych w 6 pracowniach. Jest to pracownia artystyczna, pracownia techniczna, edukacyjno-ekologiczna, przetwórstwa i gospodarstwa domowego, sadownicza, ogrodnicza i manufaktury. W każdej pracowni jest po 5 osób. Prowadzimy rehabilitację ruchową i terapię psychologiczną. To są osoby z gminy? To są osoby z powiatu i nawet 3 osoby mamy spoza powiatu. Jak ważne są te zajęcia dla osób, które tutaj przychodzą? Tak naprawdę warsztat to jest ich drugi dom. Uczą się tutaj życia codziennego. Bardzo często jest tak, że osoby niepełnosprawne postrzegane są jako małe dzieci i tak bardzo często traktują ich rodzice. My mamy troszeczkę inne podejście. Uczymy ich samodzielności przede wszystkim, a także przygotowujemy do podjęcia zatrudnienia i podjęcia pracy na otwartym rynku pracy. Wójtowie i burmistrzowie z województwa śląskiego spotykają się w nowoczesnej hali w gminie Poczesna, a to okazja do rozmowy i wymiany doświadczeń. Co jest być gospodarzem takiego spotkania jak to dzisiejsze, gdzie wszyscy wójtowie i burmistrzowie z całego województwa spotykają się właśnie tutaj w gminie Poczesna? Na pewno w tym związku gmin i powiatów województwa śląskiego co jakiś czas na takim konwencie spotykamy się w różnych miejscach województwa śląskiego. Nas jako samorządowców, jako szefów takich samorządów oceniają przede wszystkim mieszkańcy, ale spojrzenie i ocena taka kolegów z innych samorządów jest bardzo ciekawa i powiedziałbym, że taka, gdzie bierzemy te rzeczy pod uwagę. Dlatego dzisiaj to spotkanie i ten konwent to z jednej strony tematy, które są na bieżąco poruszane, o czym mówimy w całym województwie, w naszym samorządzie, a nawet w całym kraju, ale również te takie informacje kuluarowe, gdzie ja mogę porozmawiać, gdzie jedne rzeczy gdzieś inny wójt czy burmistrz podpatrzy, porozmawiamy, to są bardzo ciekawe i na przyszłość mogą pozytywnie też rzutować na rozwój gminy. Jest się czym pochwalić, bo spotykamy się dzisiaj w nowoczesnej hali. Tak, ona już funkcjonuje, ten cały kompleks sportowo-szkolny funkcjonuje, że od 5 lat został wybudowany i oddany do użytku w 2012 roku. W skład tego wchodzi boisko z nową nawierzchnią, wszystko nowoczesne. Wchodzi kompleks szkoły podstawowej, hala sportowa. Wszystko kosztowało 17 milionów złotych. Zostało sfinansowane między innymi z pieniędzy budżetu gminy, z pieniędzy Ministerstwa Sportu, ale również były to pieniądze takie specjalne, dedykowane dla samorządów, gdzie otrzymaliśmy kredyt na preferencyjnych warunkach. Co wójtom i burmistrzom daje to spotkanie, takie jak dzisiaj? Bardzo dużo, bo to jest wymiana doświadczeń między sobą, ale też współpraca między administracją samorządową a administracją rządową. Dobra współpraca między samorządem a administracją rządową daje pozytywne efekty dla mieszkańców poszczególnych gmin, powiatów. Także to są bardzo ważne spotkania i bardzo potrzebne. Są mieszkańcy, którzy są w Jagórce, sama promocja gminy Poczesna i tego obiektu, to myślę, że dla gminy to spore wydarzenie, dla powiatu również. Jest się czym pochwalić, to naprawdę gmina Poczesna jest tutaj wyróżniającym się samorządem, jeśli chodzi o inwestycje, o nowości, o taką energię w funkcjonowaniu. Ale przede wszystkim to takie spotkania potrafią uświadomić każdemu wójtowi, burmistrzowi czy też staroście, w jakim miejscu jego samorząd się znajduje. Ta wymiana doświadczeń powoduje, że szukamy wspólnych rozwiązań, bo problemy mamy bardzo podobne. Różnimy się tylko kwestią zamożności. Samorządy są bardziej czy mniej bogate, ale problemy zawsze są te same, więc na pewno taka wymiana doświadczeń jest potrzebna. Co panie tutaj przygotowały? Przygotowałyśmy w sumie rzeczy, które
znamy od swoich babć, mamuś, no czasami tatusiów. Mamy racuszki z jabłkami, mamy kluski śląskie i miejscowy taki specjał, że aha, się tak wyrażę, jest, tak? Tak, to jest właśnie to. A co to, to jest taka babka ziemniaczana, a to było nazywane u nas kućmokiem. Kućmok, to takie kućmok. Tradycyjne wasze danie. Tak, 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 tak. Czego tutaj możemy spróbować podczas tego festiwalu? Podczas tego festiwalu mamy zakończenie projektu Kłomnickie Smaki, które Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Gminy Kłomnice organizowało wspólnie z Razem na Wyżyny. W ramach tego projektu odbyły się warsztaty dla dzieci, odbyły się trzy spotkania kół gospodyń wiejskich. Natomiast dzisiaj tutaj będzie można spróbować wielu potraw, takich typowo regionalnych tutaj z tego obszaru. Mamy mnóstwo przepisów, nie tylko receptury, ale również anegdoty związane z tymi recepturami do nas dotarły. Po raz kolejny właśnie u nas tutaj w Kłomnicach odbywa się trzeci festiwal folklorystyczny Zamiedzy. Mamy dzisiaj wyjątkowych gości, bo ponad 19 zespołów śpiewaczych z całego województwa śląskiego, które będą prezentować swój dorobek właśnie śpiewaczy. Oprócz tego no, możemy się poszczycić tutaj imprezami okolicznościowymi, które towarzyszą temu przeglądowi. Powrót do tradycji, można posłuchać i popróbować. Jak najbardziej, właśnie bardzo trafne jest poszerzenie tradycji. Ja myślę, że nie musimy szukać żadnych wzorców zachodnich czy wschodnich. Mamy swoje piękne, polskie, tutaj regionalne, tradycyjne w gminie Kłomnice, z całego Śląska, naszej ziemi kłomnickiej. Mamy się czym pochwalić, mamy co pokazać. Festiwal folklorystyczny to taka okazja do tego, żeby pochwalić się też swoim talentem. Działamy od listopada ubiegłego roku, tylko tak krótko, i skupiamy ludzi, którzy pasjonują się po prostu malarstwem, rysunkiem, uczymy się od siebie nawzajem, udzielamy sobie dobrych rad. Każdy wciąż jeszcze szuka tego, co go pasjonuje, tego, w czym się spełni, ponieważ nie każdy artysta zajmuje się wszystkim. Jeden woli pejzaż, inny woli martwą naturę, czy jakieś inne tam swoje realizuje pomysły, więc jak widzimy, no, pełna różnorodność. Mężczyzn trzeba przygotować. Tak. Piękne stroje. Co wam daje udział w takim konkursie? Radość, przede wszystkim radość. Nie liczymy na nagrodę, bo zespołów jest 19, jak wiadomo. Przyjeżdżamy tu już po raz trzeci na festiwal Zamiedzy. Wcześniej był organizowany pod innym hasłem, również żeśmy były. Także przyjeżdżamy tu z radością, tak, do siebie, do domu. No bo wspaniała organizacja jest tutaj w Kłomnicach. Jaki repertuar? Ludowy, przede wszystkim ludowy. Pochodzimy z gminy Wręczyca Wielka. Nasz zespół jest wielopokoleniowy. Założony został w 1957 roku. W ubiegłym roku było 60-lecie istnienia tego koła. Kawał czasu. Kawał czasu. Nasza perełka najstarsza ma w tej chwili 83 lata, pełna werwy i mówi, że jest w naszym zespole, daje jej życie i werwę. O, proszę, to jest perła. Jak się pani dzisiaj czuje? No, bardzo dobrze. Przed występem. Bardzo dobrze czuję się pomiędzy koleżankami, w ogóle się szanują mnie, chociaż jestem starsza. To jest nasza najważniejsze. Perełka. Perełka.